przed startem rundy rewanżowej Superligi. Chrobrego czeka starcie w Pucharze Polski z Zagłębiem Lubin. Te wyniki meczów sparingowych napajają optymizmem. No tak, teraz mamy Puchar Polski, jutro gramy w Lubinie. To też jest dobrze, akurat przed ligą takie dobre starcie i oczywiście jedziemy tam po zwycięstwo, nikt nie zbiera się odpuszczać tego meczu, bo to jest Puchar Polski i musimy awansować jak najdalej. Oczywiście wszystko zrobimy dla tego, żeby wygrać. Ten okres przygotowawczy, taki mini przygotowawczy, można tak powiedzieć. My dobrze chłopacy pracowali, bo ciężkie treningi, wszyscy wytrzymali, widać, że w tej przerwie świątecznej to, co dostali, to zrobili. Jesteśmy zadowoleni z tego, jak oni podchodzą na treningach, jak dają siebie wszystko. To też będzie spotkanie derbowe i zapowiada się niezwykle emocjonująco. Oczywiście to zawsze te mecze z Zagłębiem Lubin to jest emocjujący mecz, tak samo jak ostatni mecz w lidze. Gra do ostatniej piłki i mam nadzieję, że teraz to będzie tak samo wyglądało i że my wyjdziemy zwycięzcą, ale żeby wygrać, no to trzeba dać siebie wszystko i na to chłopaków nastawiamy i wątpię, żeby ktoś podchodził inaczej do tego. Właśnie jakieś wnioski przed tym meczem pucharowym, po tym meczu ligowym z Zagłębiem? Wnioski, no dużo straciliśmy piłek takich z krótkiej, bliskiej odległości. Pozwalaliśmy przeciwnikom wchodzić w tą strefę 6-9 i rzucać nam na głowę, można tak powiedzieć. Jak tylko zaczęli twardziej grać w obronie, i wtedy od razu inaczej to wyglądało. Także oczywiście nie możemy pozwolić na takie rzeczy. Nikt rzucałem z 9, z 10 metra. Mamy dobrych bramkarzy i oni tam poradzą sobie, ale jak pozwolimy znowu wchodzić w tą strefę i rzucać 6 metra, no to będzie problem, ale z dnia na dzień widać ten postęp w obronie. Widać, że chłopacy naprawdę zaczynają rozumieć się między sobą i jestem dobry, myślę, że wszystko będzie dobrze. Będzie miał trener do dyspozycji wszystkich zawodników? No niestety nie. Nie będziemy mieli jeszcze Dawida Przysieka, bo ma kontuzję palca. Nie będziemy mieli Tomka Kośnika, jeszcze po drobnym urazie. Nie będziemy mieli Marcela Zdobylaka, też jeszcze nie dostał zielone światła od medycznego sztabu. Także nie wszyscy będą, ale to nie oznacza, że my wyjdziemy i położymy się przed zespołem. Mamy dużo ludzi do grania i wychodzimy i robimy swoje.